Właśnie. Witam bardzo serdecznie mieszkańców Mikołowa, pracowników Urzędu Miasta, jednostek podległych. Witam szanownych Państwa radnych, panów burmistrzów, panią skarbnik, pana sekretarza, panią mecenas, biuro rady miejskiej i przedstawicieli mediów. Otwieram sesję Rady Miejskiej. Stwierdzam, że nasze obrady są prawomocne. W tej chwili na sali jest 17 radnych, już 18 radnych. Zapraszamy do nas. Dwóch radnych jest nieobecnych i usprawiedliwiało swoją nieobecność. Pan Eugeniusz Wycisło musiał wyjechać w sprawach rodzinnych za granicę, a pan radny Krzysztof Żur jest po zabiegu i jest na zwolnieniu lekarskim. Czy ja mogę prosić dzisiaj panią Krystynę Świerkot i pana Remka Kusia o sekretarzowanie na sesji? To bardzo dziękuję. Proponuję następujący porządek obrad. Stwierdzenie prawomocności sesji, wybór sekretarzy, co już się stało, przyjęcie porządku obrad, posadzenie drzewa pamięci Rady Miejskiej Mikołowa kadencji 2014-2018, przyjęcie protokołu, interpelacje radnych, odpowiedzi burmistrza na interpelacje, tematy wiodące, Śląski Ogród Botaniczny, ochrona środowiska, oświata, wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez żłobek miejski oraz niepubliczne placówki przedszkolne i opiekuńcze prowadzące działalność na terenie miasta Mikołowa. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok, druk nr 1, zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028, druk nr 2, udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu, druk nr 3, emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, druk nr 3a, przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Mikołowie przy ulicy Słonecznej, druk nr 4, przyjęcia statutu sołectwa Śmiłowice, druk nr 5, przyjęcia statutu sołectwa Bujaków, druk nr 6, przyjęcia statutu sołectwa Mokre, druk nr 7, przyjęcia statutu sołectwa Paniowy, druk nr 8, przyjęcie statutu sołectwa Borowa Wieś, druk nr 9, dopłat do 1 metra sześciennego wody i 1 metra sześciennego odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów, druk nr 10. Informacje przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa, informacje burmistrza Mikołowa, wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Pan burmistrz? Dobrze. Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnym jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt nr 4. Posadzenie drzewa pamięci Rady Miejskiej Mikołowa kadencji 2014-2018. Zapraszam wszystkich Państwa radnych i gości. Tutaj tym przejściem przejdziemy. Pan dyrektor nas poprowadzi. Proszę bardzo. W tej chwili na sali sesyjnej jest 19 radnych. Punkt 4 wyczerpany. Punkt 5 przyjęcie protokołu. Protokół z poprzedniej sesji był w terminie wyłożony w biurze Rady Miejskiej. Nie wpłynęły żadne uwagi. Uważam go za przyjęty. Punkt 6 interpelacje radnych. Nie widzę. W takim razie punkt 7 odpowiedzi burmistrza na interpelacje. Czy z poprzedniej sesji? Ja w tym miejscu zadam pytanie panu burmistrzowi. Dziękuję za odpowiedź na interpelację w sprawie tego przejścia z rynku w stronę placu 750-lecia. Widzę, że sprawy nabrały biegu i tempa, że będzie pozwolenie na budowę i projekt skończony 30 czerwca. I mam takie pytanie, czy znajdzie pan, panie burmistrzu, pieniądze, żeby zaraz uruchomić środki jakieś, żeby... Wszystko następuje bez pieniędzy. Dobrze. W takim razie dziękuję bardzo. Tematy wiodące sesji, Śląski Ogród Botaniczny.
W związku z tematem sesji mieliśmy posiedzenie Komisji do Spraw Kultury, Sportu i Promocji Miasta na terenie Ogrodu Botanicznego. Zwiedzaliśmy część Ogrodu Botanicznego, której nie zobaczyliśmy na początku kadencji. Chodzi o te wszystkie kolekcje siedliskowe. Na mnie osobiście wywarło bardzo duże wrażenie ogrom prac, które już jest wykonany. Wiadomą rzeczą jest, że nie widać jeszcze tych drzew, one będą rosły, ale też bardzo dziękuję i panu dyrektorowi Kojsowi, i panu dyrektorowi Buble za przygotowanie tej komisji, za oprowadzenie nas. I oddaję głos w tym miejscu panu dyrektorowi. Prosiłbym o omówienie tematu dzisiejszej sesji, o przedstawienie, jaki jest stan ogrodu, jakie wyzwania przed ogrodem. Proszę bardzo. To, co Państwo widzicie, w czym możecie uczestniczyć, w dużej mierze zawdzięczamy bardzo dużej stabilności funkcjonowania tej instytucji. Ja nie ukrywam, że ten efekt pracy całego zespołu Śląskiego Ogrodu Botanicznego nie byłby oczywiście możliwy, gdyby nie wiele lat z jednej strony takiego cierpliwego rzeźbienia w tym pięknym obszarze, terenie, który mamy. To też należy podkreślić, że to właśnie te warunki naturalne, warunki środowiska, z którymi mamy do czynienia w Mikołowie Mokrem, są warunkami absolutnie wyjątkowymi. I one same stanowią zarówno bazę, fundament, podstawę tego, co staramy się na tym terenie od wielu lat robić. To nie jest zadanie łatwe, natomiast jest to zadanie i zajęcie, które wszyscy, którzy tutaj w ogrodzie pracujemy, kochamy. Dlatego bardzo często nasze podejście do budowy ogrodu botanicznego, do kolekcji, do zakładania tych kolekcji, no jest takie dosyć osobiste. To jest dosyć też charakterystyczna rzecz dla osób, które w to działanie zostały zaangażowane. Ale też wiem, że bardzo wielu z Państwa razem z nami ten ogród pokochało i dlatego też jesteśmy wdzięczni, dlatego że ten ogród nie jest budowany przez nas dla nas. On jest budowany przez nas dla ludzi, dla osób, które w tym projekcie, w tym zdarzeniu, wydarzeniu, w tym procesie chcą uczestniczyć. My oczywiście z roku na rok staramy się coś dodawać, coś rozwijać, ale nie zawsze jest to możliwe. My w tej chwili od 2 czy 3 lat przechodzimy przez taki etap, w którym zewnętrznego finansowania w dużej kwocie nie mamy. Nie mamy tak, jak było to w poprzednim rozdaniu europejskim, ze względu na to, że akurat priorytety, które zostały w Regionalnym Programie Operacyjnym ustanowione, ustalone, przeniosły środki, które w poprzednim programie operacyjnym były przeznaczone m.in. na realizację zadań w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, w Ogrodzie Botanicznym w Radziąchowie, na 2 bardzo duże projekty. Projekt ogrodów linearnych czy parków linearnych w Zagłębiu Dąbrowskim, znaczy tam jest Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, oraz dużych projektów właśnie związanych też z ochroną bioróżnorodności, ochroną przyrody w Bielsku. I zanim przejdę do takiego omówienia tego, co naszym zdaniem dla ogrodu, co w ogrodzie się zdarzyło i co naszym zdaniem zdarzyć się może, powinno, chciałbym zaapelować do Państwa, ponieważ rozpoczyna się kolejna tura rozmów, negocjacji, ustalania budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego na kolejny okres finansowania. Jeżeli nie będziemy się o to upominać wspólnie, jeżeli nie przemówimy mocnym głosem, to bardzo ważne dla Ogrodu Botanicznego pieniędzy, dla możliwych do dobrego wykorzystania nie otrzymamy. I to jest taki apel, który on jeszcze jest troszeczkę przedwczesny, ponieważ do tych rozmów, negocjacji dojdzie w najbliższych kilku miesiącach, ale już chciałbym powiedzieć, że będę się do Państwa zwracał z taką wielką prośbą o zaangażowanie i o poruszenie tych osób, tych negocjatorów z naszej strony, którzy mogą wpływać na ostateczny kształt
tego programu operacyjnego. Natomiast to, co jakby jest owocem naszej zeszłorocznej pracy i czym chciałbym się tutaj przed Państwem pochwalić, to jest uruchomienie dwóch spółdzielni socjalnych, które wniosły w posagu w pewnym sensie sprzęt, który i pracę, która mam nadzieję, że już jest widoczna i wiem, że będzie w następnych, kolejnych latach widoczna. To jest sprzęt, który do tej pory był dla nas niedostępny, nieosiągalny. To są ciągniki, które możemy już wykorzystywać z całym sprzętem, zarówno jeżeli chodzi o kosiarki, jak i o sprzęt do prac agrotechnicznych. Mamy zakupionych dosyć sporo w tej chwili urządzeń, które nas wspomagają w codziennej pracy, między innymi właśnie kosiarek, które no zawsze były taką piętą achillesową, bo niezależnie od tego, co byśmy nie powiedzieli o Śląskim Ogrodzie Botanicznym, to kosić jest co. To są no nie kilkanaście hektarów, tylko jeszcze więcej. I to koszenie musi być dosyć częste. I to Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, mając swoje ogródki, że jeżeli czegoś się nie zrobi systematycznie, to potem walka jest naprawdę bardzo trudna i nierówna. I tutaj staramy się to robić, przynajmniej w tej części, do której najwięcej osób do nas przychodzi. Jeżeli Państwo znajdziecie chwilkę czasu, a zachęcam do tego, zwłaszcza po zakończeniu sesji, można przejść w teren, który otwiera, znany Wam zapewne, przepiękny widok na Bujaku, ale również na kwietne łąki, które w tym roku zostały na wiosnę założone. Już w tej chwili przepięknie kwitną i rumiany, i filetki, które no, wyglądają w sposób absolutnie fantastyczny. Mam nadzieję, że te kwietne łąki, które tutaj będą elementem, bardzo ważnym elementem naszego ogrodu, będą Państwa cieszyć, ale mówię o tych łąkach, dlatego że do nich trzeba dojść, odwiedzając kolejną naszą wystawę. Wystawę tym razem zrobioną we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, z pracownią mikroskopii skaningowej, gdzie można zobaczyć bardzo unikalne, znakomitej jakości, znakomitej rozdzielczości fotografie mikroświata. Wystawa jest elektronami malowana, jak to zostało ujęte. Rzeczywiście patrzenie na dzieci i osoby dorosłe, które wędrują przez tą wystawę i opowiadają, pytają, jest naprawdę czymś, do czego zmierzamy, do czego dążymy, czyli takim uaktywnieniem międzypokoleniowego dialogu na obszarze czy na temat tego, co dla nas jest ważne, czyli jest tą misją, przekazywaniem informacji, wiedzy, emocji także, które ze sobą niesie przyroda. Myślę, że pod tym względem ogród botaniczny z roku na rok staje się coraz bardziej rozpoznawaną jednostką czy taką instytucją nie tylko w Mikołowie, ale na Śląsku, ale jest również jednostką, która ma taką ofertę chyba najpełniejszą, jeżeli chodzi o całe rodziny. Myśmy podjęli bardzo ryzykowny, duży trud wystąpienia z ofertą mieszaną. To nie jest łatwa rzecz, dlatego że łatwiej jest przygotować zajęcia dla dzieci, łatwiej jest przygotować zajęcia dla młodzieży, łatwiej jest przygotować zajęcia dla dorosłych. Natomiast to mieszanie wątków, to mieszanie różnego rodzaju projektów, programów jest rzeczą niewątpliwie złożoną, ale też muszę tutaj bardzo serdecznie podziękować zespołowi, który no, wkłada w to ogromnie dużo serca, czasu i myślę, że takich kompetencji, które z roku na rok są w naszym zespole coraz większe. Na pewno ogromną rzeczą, którą nam się udało zrobić w zeszłym roku, ale w tym roku ona jest realizowana, to jest wspólne wystąpienie o duże dofinansowanie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co prawda nie związanego z rozwojem infrastruktury ogrodu, ale prowadzeniem i w pewnym sensie ulokowaniem się wśród najważniejszych ogrodów botanicznych w Polsce, programu, który dotyczy zintegrowanej ochrony przyrody metodami czynnymi, ochrony tak zwanej ex situ, ale
łączącej, czyli poza miejscem występowania tych najcenniejszych elementów środowiska, ale powiązanej z ochroną czynną w miejscu występowania tych wartości, tych walorów przyrodniczych, czyli in situ. Te dwie rzeczy po raz pierwszy w programie, chyba na pewno w Europie, natomiast najprawdopodobniej również na świecie, prowadzą cały proces ochrony bioróżnorodności od zebrania nasiona, przez jego przechowanie w banku nasion, przez jego wyhodowanie, czy też jego uprawę w warunkach szklarniowych, przez jego aklimatyzację w ogrodzie botanicznym, przez jego wysadzenie w miejscu, w którym docelowo ma się znaleźć, z bardzo nowoczesnym takim podejściem również monitoringu genetycznego, i te wszystkie elementy w tym projekcie się znalazły. Dofinansowanie, które otrzymał Ogród Botaniczny w Kościnie i my jako podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków, to jest 6 milionów złotych. Ogród Botaniczny w Mikołowie z tego ma do wydania około 1 000 000 złotych. W związku z tym to są naprawdę taki dosyć poważny projekt, w którym bierzemy udział. To nie jest projekt, który nam daje jakby duży finansowy handicap, ale on jest bardzo ważnym projektem lokującym nas, tak jak powiedziałem, wśród najważniejszych ogrodów botanicznych w Polsce. Bardzo ważną rzeczą, która jest stale przez nas rozwijana, to jest utrzymanie harmonijnego. To jest bardzo trudne zadanie i myślę, że te osoby, które z nami były w trakcie posiedzenia komisji, mogli to dostrzec. To jest bardzo trudne zadanie harmonijnego rozwijania wszystkich trzech części ogrodu. My pamiętamy o tej, która jest spektakularna, która robi wrażenie na każdym, kto tutaj, na każdym, kto tu przyjeżdża. Dlatego, że niezależnie od tego, czy jest to osoba z daleka, z Europy, czy jest to osoba z bliska, z Rudy Śląskiej, czy jest to osoba z Mikołowa, czy jest to osoba z Warszawy, Gdańska, każdy, kto przychodzi tutaj w to miejsce, mówi, że to jest obiekt absolutnie unikalny i nieprawdopodobny. Jest zharmonizowany z otoczeniem, bo to jest bardzo ważna rzecz. On nie jest wsadzony tutaj i niepasujący, tylko on jest bardzo dobrze z tym miejscem spięty. I w momencie, kiedy my o tym miejscu pamiętamy i na to miejsce patrzymy, tutaj wszyscy się zgadzamy. Ale proszę pamiętać, że poza ogrodem żółtym, czyli tym, w którym teraz jesteśmy, mamy ogród czerwony z coraz ładniej wyglądającymi, myślę, że tutaj Państwo się zgodzicie ze mną, ogrodami tarasowymi, coraz większymi rododendronami, azaliami, które lat temu 10 były posadzone i wtedy jeszcze naprawdę tak na dobrą sprawę nikt z nas nie wiedział, czy ten ogród jest efemerytą, czy on będzie jakimś trwałym zdarzeniem w życiu Mikołowa. Czyli duże ryzyko, które wówczas było podjęte przez Państwa, poprzedników, ale także przez ludzi, którzy ten ogród budowali. I wreszcie ta najnowsza część, ogrody siedliskowe, które wzbudzają najwięcej kontrowersji ze względu na to, że one są korzenione czy połączone z polem golfowym. To jest rzecz, która moim zdaniem jest absolutnie w tej chwili jakby wnosząca najwięcej nowego do naszego ogrodu botanicznego i do myślenia o tej całości. Rzeczywiście z dziesiątki ton śmieci wywiezione dziesiątki to jest bardzo ostrożna kalkulacja, to są setki ton śmieci, które były w dolince potoku bez nazwy, tego właśnie potoku, na którym funkcjonuje kilka stawików. To jest przygotowanie bardzo dużego terenu pod nasadzenia drzew. To jest kilka projektów już zrealizowanych z Wojewódzkim Funduszem Nasadzeń tych drzew. To jest także bardzo dobra w tej chwili współpraca z klubem Golf Park Mikołów, stowarzyszeniem, dlatego że bez ich pracy, bez ich wysiłku nie bylibyśmy w stanie w tej chwili 30 hektarów utrzymać w takiej formie, w takiej kondycji, w jakiej to jest utrzymywane. Dlatego wszystkie te trzy elementy, te trzy części są częściami, które tak myślę, że Państwo też to w dużej mierze odbieracie, stanowią pewną bardzo istotną całość, która w przyszłości będzie ogromnym atutem tego miejsca. Nie tego miejsca w sensie ogrodu, tylko tego miejsca w sensie Mikołowa. Takich przestrzeni publicznych naprawdę nie ma. I one stają się z biegiem czasu, kiedy stają się coraz piękniejsze,
no, jest niezmiernie istotnym walorem miast. I myślę, że to jest ta wartość, którą w tej chwili myślę, że ogród botaniczny na Mikołowa wnosi. Mamy świadomość tego i jesteśmy za to ogromnie wdzięczni, że obciążenie finansowe, które na Państwa zostało przez taką instytucję jak my nałożone, ale której również podejmujecie tą kwestię i podejmujecie ten bardzo ważny obowiązek, będzie się opłacał. Znaczy ja jestem przekonany, że to jest rzecz, która dla kolejnych pokoleń, ale także dla tych, które w tej chwili funkcjonują, będzie rzeczą niezmiernie, niezmiernie istotną. Miło mi również powiedzieć, że budżet udało nam się zamknąć dobrze w zeszłym roku. Był to wysiłek ogromny, dlatego że realizujemy bardzo dużo projektów, ale no, nie spowodowaliśmy katastrofy finansowej. Ja też tutaj bardzo dziękuję za pewien rodzaj nieocenionego wsparcia, które otrzymaliśmy pod koniec zeszłego roku, no bo bez tego wsparcia to by był problem. Natomiast dzięki niemu udało nam się wszystkie sprawy podomykać, także te finansowe. Jesteśmy w tej chwili po bilansie. Bilans wypadł, myślę, że dobrze. Państwo materiały otrzymaliście. Otrzymaliście Państwo również sprawozdanie z naszej działalności statutowej. Ja oczywiście mógłbym pewne rzeczy podkreślać i powiem tylko tyle, że jesteśmy rzeczywiście bardzo aktywni na polu takiej informacji, promocji miejsca i Mikołowa. I chciałbym, żeby to w miarę możliwości wybrzmiało, dlatego że to jest jedno z zadań, które moim zdaniem Ogród Botaniczny wnosi. To jest przeprowadzanie zajęć dla ponad 10 tysięcy młodych ludzi, nie tylko z Mikołowa, ale z całego województwa. To są tysiące osób odwiedzających ogród w ciągu weekendów. Wiele z Państwa tutaj doskonale wie, że nie tylko aktywność ogrodu przyciąga ludzi, to miejsce przyciąga ludzi. Natomiast bez tej aktywności myślę, że ta satysfakcja z odwiedzania tego miejsca byłaby po prostu mniejsza. Też pozwolę sobie podziękować grupie osób, bardzo licznej już grupie osób, która nas wspiera i bez której byłoby nam bardzo ciężko realizować te zadania weekendowe, te święta weekendowe. To jest ogromna rzesza wolontariuszy, zarówno wolontariuszy, którzy wywodzą się jakby z osób systemowo już niepracujących, czyli rencistów, emerytów, którzy są bardzo ważni, bo dzielą się swoim doświadczeniem z nami i z młodymi ludźmi, którzy tutaj przychodzą, ale również ogromna rzesza młodych wolontariuszy, która zasila no, coraz większym strumieniem kolejne nasze imprezy, widząc, że to ma sens. Dlatego, że ta praca, ona jest wykonywana w taki sposób, jak jest, ponieważ wszyscy, którzy tutaj pracujemy, widzimy w tym bardzo głęboki sens, lubimy tę pracę i tym bardziej jesteśmy Państwu wdzięczni za to, że tak nas wspieracie. Dziękuję bardzo. I zapraszam do dyskusji, do zadawania pytań. Może ja rozpocznę, jeżeli był Pan uprzejmy, Panie Dyrektorze, parę słów powiedzieć na temat takich największych wyzwań, które będą w najbliższych latach musiały być zrealizowane, czy jakie perspektywy są. Bardzo ważną kwestią jest komunikacja. Ja nie ukrywam, że to jest jedno z takich dużych osiągnięć, za które też jesteśmy miastu wdzięczni. Mianowicie zatoczką autobusów na razie K jest nasz ogród. To się udało zrealizować. Dosyć spora grupa osób korzysta z tego. I wydaje mi się, że jeszcze po pewnych modyfikacjach, które wynikają z naszych obserwacji, ale także wniosków, które do nas wpływają ze strony odwiedzających, będzie to powiązanie autobusowe czy komunikacją publiczną sprzyjało jakby kontaktu ogrodu z centrum Mikołowa. Tego cały czas jednak brakuje, to nie jest regularne, ale tutaj też muszę bardzo serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi, który podjął taką inicjatywę, żeby no jakoś to rozwiązać, czyli
My teraz jesteśmy w trakcie negocjowania terminu przyjazdów autobusów, żeby nie było 3-godzinnej przerwy pomiędzy ranem a południem, kiedy w tej chwili autobusy w ciągu tygodnia nie jeżdżą. To jest szczególnie istotne w okresie wakacyjnym, kiedy bardzo dużo osób do nas chce przyjechać, ale nie chcą przyjechać o 8 rano. I nie chcą przyjechać o 12, tylko chcą przyjechać o 10. A między 9 a 12 nie ma żadnego autobusu. W związku z tym to jest rzecz, którą będziemy załatwiać. Druga sprawa to jest kwestia bardzo istotna z naszej perspektywy komunikacji rowerowej. Państwo jadąc ulicą Sosnową doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że choć został wykonany niezmiernie istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruch, mianowicie zakaz wjazdu samochodów ciężarowych, to dalej ta droga nie jest drogą całkiem bezpieczną. No, na pewno równoległa rzecz, która już jest jakby od 2 lat omawiana tak dosyć precyzyjnie, to jest utworzenie ścieżki rowerowej albo drogi pieszo-jezdnej wzdłuż ulicy Sosnowej. Być może to się uda, choć wiemy, że to jest wydatek duży, wymagający wielu uzgodnień, ale to właśnie weekendowe przyjazdy do ogrodu na rowerach. To jest esencja jakby tego miejsca, tak? Jest jakiś cel, jest możliwość przyjechania, zostania chwilę z dziećmi na placu zabaw, pospacerowania po alejkach. Wszyscy tutaj przyjechaliśmy samochodami, dlatego że jest to w tej chwili tak naprawdę jedyny taki racjonalny sposób dojechania do ogrodu. Jeżeli by się udało tą sprawę alejek rowerowych rozwiązać, no byłoby świetnie. Ale też nie jesteśmy osobami niecierpliwymi w tym zakresie, ponieważ wiemy, że wszystkie te rzeczy wymagają czasu i jeżeli będzie to perspektywa 2, 3, 5 lat, to proszę mi wierzyć, ja nie jestem osobą, która będzie narzekała, że to jest tak długa perspektywa, ponieważ ja wiem, że te rzeczy, które my robimy, one uzyskują wartość z czasem. Czyli innymi słowy, ja również mam świadomość tego, że tak jak ja nie mogę oczekiwać od drzew, krzewów, żeby urosły szybciej, bo będą wtedy piękniejsze i będziemy mieli z tego wszyscy satysfakcję, tak samo pewne rzeczy systemowo działające nie mogą być załatwione natychmiast. Ale musimy o tym myśleć i to jest niestety rzecz trudna, ponieważ ona nie jest zależna tylko od miasta i od ogrodu. Ona jest zależna od czynników trzecich, czyli na przykład zgody agencji teraz KORBU, tak? Dotyczącej przebiegu ścieżki po polach, które są dzierżawione prywatnemu przedsiębiorcy rolnemu. W związku z tym to są sprawy, które wymagają takiego podejścia no, systemowego. Jest również kwestia, moim zdaniem też bardzo istotna, zmiany, znaczy udoskonalenia komunikacji wewnątrz ogrodu. Państwo doskonale wiecie tutaj, zwłaszcza na taką uroczystą sesję przychodząc w butach odpowiednich, ale nieodpowiednich na nasz teren, czyli na przykład w butach szpilkach, na CPZ też szpilkach, to jest jeszcze taka, ja bym powiedział, drobna rzecz, ponieważ Państwo sobie z tym poradzicie, ale jak mamy z wózkami, albo jak mamy osoby niepełnosprawne, to to się już nie kwalifikuje się już do powiedzenia, no trzeba było ubrać inne buty. Nie, prawda? Tylko trzeba powiedzieć, no niestety nie mamy przestrzeni przygotowanej dla osób niepełnosprawnych. Ta część, to jeszcze jest część, którą można sobie ładnie zrobić taki długi łuczek i strawersować zbocze. Nadkładając około kilometra, można tutaj dojechać, nie pokonując dużego, szybko jakby różnicy wznieść. Ale w części drugiej, tej czerwonej, mamy niestety ścieżki, które są żwirowe. To są ścieżki źle utwardzone. To są ścieżki, które były przygotowane, nazwijmy to, w sposób nie do końca taki, jak byśmy chcieli. A to oznacza, że tam wózki się zakopują, wózki osób niepełnosprawnych w ogóle jest bardzo ciężko tam się poruszać. W związku z tym to też jest kwestia tego udostępnienia terenu dla osób odwiedzających. Być może nie na cały teren, ale jakieś ścieżki, które pozwolą na przykład podjechać do kolekcji tarasowej czy do ogrodu dendrologicznego byłyby ważne.
ale między innymi dlatego mówię o pracy, którą musimy wykonać przy przygotowaniu się do kolejnego regionalnego programu operacyjnego. Dlatego, że jeżeli te pieniądze by się znalazły, to na tego typu cele infrastrukturalne można byłoby naprawdę zrobić duży krok naprzód, związany z udostępnianiem tego terenu wszystkim odwiedzającym. Także to są moim zdaniem takie najważniejsze rzeczy. Nie ukrywam, że dochodzimy do kolejnej granicy bariery, jeżeli chodzi o obsługę grup odwiedzających. Nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej niż 12 tysięcy dzieci, a moglibyśmy bez problemu 20-25 tysięcy, ale już infrastruktura tego nie dotrzyma. To znaczy sale, które mamy, nie są w stanie tej liczby pomieścić, a my zawsze musimy mieć rodzaj zabezpieczenia na tak zwany wszelki wypadek, czyli jeżeli byłaby pogoda bardzo, bardzo niekorzystna dla dzieci, to musimy im zaoferować coś, dlatego nie możemy przyjąć wszystkich w teren. Musimy po prostu mieć jakieś zabezpieczenie, żeby przynajmniej część zajęć w przypadku niepogody mogła odbyć się w salach. Kolekcji siedliskowych, tak żeby nam zobrazować, w jakim procencie są nasadzone, ile tych nasadzeń jeszcze trzeba i rząd pieniędzy, jaki to jest wydatek. Około 10% w tej chwili przekroczyliśmy. Tam jest do nasadzenia 40 tysięcy drzewek, około 4-5 tysięcy już jest posadzonych. Koszty nie są duże, dlatego że my dostajemy w praktyce całe dofinansowanie do tych projektów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ja miałem okazję spotkać się z nowym prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, panem Tomaszem Bednarkiem, który myślę, że dosyć życzliwie do tych projektów środowiskowych podchodzi. Tu nie powinniśmy mieć problemu. Zostaliśmy troszeczkę ograniczeni, jeżeli chodzi o wystawy plenerowe. Tutaj nam odcięto właściwie całe zadanie. W związku z tym będziemy mieli pewien problem. To jest, jak Państwo wiecie, dla nas bardzo ważny element, bo on też jest elementem naszej edukacji i tego wyjścia do osób odwiedzających nasz ogród. Czymś, co nas wyróżnia, w gruncie rzeczy. Ale na to mamy już pewien pomysł, ponieważ nie ukrywam, że oddziałując przez ostatnie 3-4 lata obrazem, czyli pokazując te piękne wystawy, zaraziłem ogrody botaniczne w Polsce i oni dokładnie na tym samym wzorcu robią infrastrukturę. W związku z tym będziemy mieli możliwość wymieniania się wystawami. Nie będzie to aż tak kosztowne, jak jest w tej chwili. No, ponieważ od jakiegoś czasu też decyduję o tym, co się dzieje w ogrodzie botanicznym w Warszawie, w związku z tym tam też buduję tę infrastrukturę, żeby też było tak. Także to są takie działania, które, ale wniosek, odwołanie w każdym razie dotyczące wystaw wniosłem do prezesa, powiedział, że się nad tym pochyli, ale nic nie obiecuje, ponieważ 50 milionów złotych Wojewódzki Fundusz w przyszłym roku będzie miał mniej przychodów w związku z utworzeniem dwóch polskich, czyli to jest to przeniesienie dużych pieniędzy związanych z opłatami za wykorzystanie wody, eksploatację także dwóch wody, wody odprowadzanie wód deszczowych. Dziękuję, pan burmistrz, proszę. Ja tak może kilka ciekawych informacji dorzucę do tego. Autobus linii P i K będą już tu wjeżdżały do środka ogrodu, aż wybudujemy też chyba w tym roku wiaty przystankowe przy ogrodzie. Natomiast chcemy w okresie wakacyjnym uruchomić lipiec, sierpień te dodatkowe linie autobusowe, żeby tą dziurę czasową dla młodzieży między 8 a 12 tam zamknąć. Tu tylko pani skarbnik pobłogosławi, bo to kosztuje te dwa kursy więcej, 10 tysięcy miesięcznie. Także będziemy tam poszukiwać, żeby w lipcu i sierpniu te dwa dodatkowe kursy przejechały. Ścieżka rowerowa, którą tak dość szybko staraliśmy się poprowadzić, ugrzęzła, bo kiedy mieliśmy już z agencją rolną dość mocno temat dogadany, to nagle agencja rolna została zlikwidowana przez nową agencję rolną. Zespoły się wymieniły, sprawy są przekazywane, ale mamy tam jakieś pomysły na przyszłość, jak tą ścieżkę rowerową tu doprowadzić. Problem jest tylko taki, że tam mamy
ziemię i ogród botaniczny tu bliżej mamy, a między tymi dwoma połaciami terenu jest jeszcze Skarb Państwa, no, który musi się zgodzić. A docelowo, powiem, byłaby wspaniała ścieżka nie tylko do ogrodu botanicznego, ale chcieliśmy zrobić ścieżkę do Bujakowa, bo ten Bujaków poza trasą, poza zwykłą ulicą, po której się właściwie nie da jeździć rowerami, to jest odcięty. Natomiast tak, żeby do tego całego, do tej całej beczki miodu dorzucić też trochę dziegciu goryczy, to powiem, że no niestety w Mikołowie osób, które lubią wbić szpile i utrudnić, i nie jest mało, i oczywiście poszedł donos do ministerstwa, że wykorzystujemy część ogrodu botanicznego niezgodnie z jego przeznaczeniem, żeby sprawdzić, czy Mikołowowi nie należy odebrać tamtych terenów, które zostały przekazane. No i trwa taka, powiedzmy, chwila wyjaśnienia, co z czego wynika i dlaczego w takim, a nie w innym sposobie było robione. Wydaje się to raczej niemożliwe, ale dzisiaj różne rzeczy niemożliwe stają się też faktem. Także też musimy się tłumaczyć i wyjaśniać, dlaczego w części ogrodu jest funkcja sportowa, a nie jest to w całości ogród, no i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania ze strony Państwa radnych? Proszę bardzo, Pani Radna Stanisława Hajduk-Bies. Mam pytanie. W uproszczeniu mówiąc, od tego roku już ogród może na siebie zarabiać. Czy to jest odczuwalne i czy są jakieś pomysły? Między innymi druga spółdzielnia. Spółdzielnia gastronomiczna. Ona po dosyć długim okresie takim rozruchowym, dlatego że to było między innymi spowodowane tym, że mieliśmy dosyć spore problemy z uruchomieniem kuchni, tej, która jest w tym budynku. Jeżeli Państwo będziecie chcieli, ja bardzo serdecznie zapraszam. W każdym razie musiała być no, generalnie przebudowana, żeby zostać odebraną przez służby sanitarne, przez sanepid, tak. Jest odebrana, mamy już w tej chwili uruchomione poza tym punktem gastronomicznym na dole również ten punkt i wydaje się, że ta działalność jest bardzo rozwojowa. To znaczy tutaj muszę powiedzieć, że w takim dla nas trochę za szybkim tempie dochodzimy do wartości, w której będziemy musieli zarejestrować spółdzielnię jako płatnika VAT-u. Na ten rok się tego jeszcze nie spodziewaliśmy, a wygląda na to, że będziemy musieli to w sierpniu czy we wrześniu już zrobić niestety. Znaczy wstety, znaczy jest to tak, tak dobrze działa, że powinniśmy się cieszyć z tego. Natomiast działalność, która jest dodatkową działalnością i która się rozwija, to jest udostępnianie terenu ogrodu różnego rodzaju instytucjom organizującym na terenie ogrodu różnego rodzaju imprezy o charakterze firmowym, społecznym, natomiast nie są to specjalnie duże pieniądze. To rynkowo jest to wyceniane na około 2 do 3 tysięcy złotych taka impreza, czyli żeby to było znaczące, musiałoby zostać uruchomionych bardzo dużo takich imprez, a tego nie chcemy robić, żeby znowu nie spowodować, że tylko i wyłącznie tym się zajmiemy, tylko żeby ogród był dalej dostępny w miarę swobodnie dla odwiedzających. Nie zdecydowaliśmy się ze względu na, ja kiedyś Państwu być może przypominacie sobie, opowiadałem, czy mówiłem o syndromie tak zwanej martwej doliny. To jest syndrom, której, czy też doliny śmierci, ale to tak death valley, tak, doliny śmierci, w której znajdują się instytucje, które nie mają wystarczająco dużych środków na zainwestowanie krytyczne elementy infrastruktury, żeby uruchomić odpłatne udostępnianie terenu. Innymi słowy, jest to sytuacja, w której rzeczywiście musimy sobie za każdym razem odpowiadać na pytanie i tym razem odpowiedź była negatywna, czy my ten teren możemy obiletować i dlaczego nie zdecydowaliśmy się na to. Pierwsza rzecz jest taka, że cały czas jeszcze w tej naszej perspektywie
niewłaściwie jakby, czy nie, niewystarczająco dobrze działa karta Mikołowianina, ponieważ warunek udostępnienia tego terenu jest taki, że Mikołowianie nie płacą za to podwójnie. Innymi słowy, sposób weryfikowania tego, kto na ten teren wchodzi przez zakup biletu, a kto za ten teren przychodzi, dlatego że Mikołów płaci na utrzymanie tego terenu. Innymi słowy, nie chcemy popełnić takiej niezręczności, czy też po prostu nie postawić ani państwa, ani władz Mikołowa, ani siebie w sytuacji takiej, w której bierzemy za tą samą rzecz dwa razy pieniądze. To wymaga bardzo delikatnego jakby podejścia, natomiast wiemy, że liczba osób odwiedzających z ogród z zewnątrz, a w tym roku, za zeszły rok, zatem nie mamy jeszcze statystyk, to jest około 150 tysięcy, w tym około 60 tysięcy aktywnie uczestniczących w naszych ofertach. To jest bardzo duża liczba. To jest potencjał, ja mogę powiedzieć tak, że w Warszawie ogród botaniczny na takiej liczbie osób zarabia około 1 000 000 zł rocznie. Natomiast to jest pytanie takie, czy ta oferta, którą my w tej chwili mamy, jest odpowiednia, żeby uruchomić odwiedzanie odpłatne. I po zewnętrznych ocenach wyszło, znaczy dostaliśmy taką informację, że byłoby to bardzo mocne spalenie tematu. Czy innymi słowy, uniemożliwilibyśmy dużej części osób odwiedzania ogrodu albo zniechęcilibyśmy do odwiedzania, a ta część, która zdecydowałaby się wejść do ogrodu odpłatnie, mogłaby mieć mniej lub bardziej słuszne wątpliwości co do tego, co my sprzedajemy. A sprzedajemy usługę też, prawda? Zatem jest to dosyć trudna rzecz. Natomiast rozwiązaniem pośrednim, nad którym pracujemy i które zostanie wdrożone, to jest odpłatność za część naszych ofert edukacyjnych, które w trakcie różnego rodzaju naszych imprez realizujemy i w tej chwili one są dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, ale nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby częściowo były odpłatne. Chodzi między innymi o to, że jak mamy na przykład ofertę 20 warsztatów, w których bierze łącznie udział około 1500 dzieci, to są bardzo konkretne, jest to jakby bardzo konkretna usługa, która no jest też podlega wyborowi, czyli można z niej skorzystać, nie trzeba. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że wtedy wejście do ogrodu jest dalej nieodpłatne i ktoś, kto przyjdzie, no będzie mógł najnormalniej na świecie z tej oferty dalej korzystać, tej bezpłatnej, czyli placu zabaw, czyli wystaw, różnego rodzaju innych rzeczy, które kolekcji, oglądania kolekcji, które będą nieodpłatne. I to będzie ten etap przejściowy, przez który będziemy przechodzić. Natomiast ja między innymi dlatego wspominałem o regionalnym programie operacyjnym, ponieważ na tej bazie, którą my już mamy, wystarczy zainwestować około 3 do 4 milionów złotych, żeby uzyskać taką przewagę konkurencyjną, ja to mówię takim językiem bardzo specjalnym, żeby osoby, które tutaj przyjdą, wiedziały, że płacą za fantastyczną rzecz. Niedużo trzeba, ale bez tej pracy, która do tej pory została wykonana, te 3 miliony, to jak Państwo wiecie, nic by nie dały. Znaczy nie dałyby tyle, ile mogą w tej chwili. Także ja dlatego między innymi jeszcze raz proszę o to, że tam, gdzie Państwo możecie, wspierajcie te działania, które mogą, bo to jest decyzja tak naprawdę polityczna, zwiększyć udział środków na ochronę przyrody, ochronę bioróżnorodności, zieloną-niebieską infrastrukturę, te wszystkie elementy, które są związane, to tak no, ładnie się mówi, działaniami na rzecz opóźnienia zmian klimatycznych albo poprawy warunków życia w miastach. To są te środki, które w Unii Europejskiej w tej chwili są do wzięcia. Jeżeli my się odpowiednio o nie upomnimy, to taka instytucja jak Ogród Botaniczny naprawdę jest jedną z tych, które takie środki dostaną. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Syryjczyk, proszę. Mam pytanie w tym temacie, już kilka razy poruszałam ten temat, czy nie byłoby rozsądne wprowadzić opłaty za parking jedynie, która by przynajmniej zwracała koszty związane z usuwaniem
takich podstawowych tutaj sanitariaty? Też się dowiadywaliśmy w tej sprawie. Ja dziękuję bardzo, bo to jest ta rzecz, nad którą najbardziej pracowaliśmy. Trochę podobna sytuacja jak z kuchnią. Parking, który byśmy jakby odpłatnie udostępniali, musiałby mieć zrobiony, nie wiem, czy tak mogę przed Państwem powiedzieć, legalny zjazd. Także tyle na razie mogę powiedzieć. Te tutaj na miejscu one są, natomiast ten po drugiej stronie, on ma zjazd zrobiony jako zjazd na drogę, znaczy to jest w pole, to jest zjazd na pole. I to nie jest zjazd na parking, on nie spełnia standardów. Z tego co pamiętam, to jest około 30 tysięcy złotych koszt zrobienia tego zjazdu. Ja nie ukrywam, że bardzo mocno liczymy na to, że jak będzie robiona tam wyspa, na której będzie ulokowany przystanek autobusowy, to ta sprawa zostanie wzięta również pod uwagę, żeby zjazd był bezpieczny. Bo tu nie chodzi o to, żeby on był jakiś nie wiadomo jaki, tylko w tej chwili tą samą drogą zjeżdżają samochody, wjeżdżają samochody. Bardzo często jak jest sucho i tam jest dosyć duży spadek, ktoś nieumiejętnie ruszający z hamulca ręcznego powoduje, że samochód stojący za nim otrzymuje kilka mocnych strzałów kamieniami prosto w szybę. To jest niestety praca, którą trzeba wykonać i wiem, że to jest rzecz, którą musimy rozwiązać. Bo chcieliśmy wprowadzić odpłatność. Myślę, że przy tej liczbie odwiedzających, którą Pan podał, ta inwestycja bardzo szybko by się zwróciła. Wiemy, jak wyglądają parkingi, chociażby tam, nie chcę się porównywać do tej ogrodu, do Doliny Chochołowskiej, ale gdzie staje się tak samo w szczerym polu 15 zł to jest minimum za postój, więc mówię, ta inwestycja przy tej ilości odwiedzających myślę, że bardzo szybko by się zwróciła. Znaczy jest reakcja, którą my obserwujemy. Ja tutaj nie chcę polemizować, bo to jest naprawdę dla nas bardzo ważna rzecz, nad którą myślimy poważnie. Natomiast ja muszę powiedzieć, że reakcja taka ludzi, którzy przyjeżdżają, to jest stawianie samochodów wzdłuż drogi. I wtedy musi być koordynacja z służbami miejskimi, czy ze strażą miejską, policją, żeby nie blokować drogi, bo inaczej to będzie nieskuteczne. Znaczy wiemy, że będzie. Tak, dla wyjaśnienia, to 15 zł, które podałam, to nie była propozycja, ile by tu miał kosztować parking, tylko w Dolinie Chochołowskiej tyle kosztuje, to był tylko przykład. Dziękuję. Proszę, pan radny Henryk Czych. Ja też chciałbym w kwestii tego zaparkowania, że w sierpniu powstanie przy Bazylice Świętego Wojciecha sanktuarium i w perspektywie lat będą przyjeżdżały też różne pielgrzymki do kościoła. I w tym momencie ta oferta ogrodu też by była bardzo intratna, dlatego jeśli już będziemy o tym parkingu myśleli, to musimy o solidnym dla autokarów, które też mogły tutaj by na jakiś czas przynajmniej zaparkować, żeby to już teraz wziąć pod uwagę, żeby potem znowu nie było tak, że będzie parking, a nie będzie miał standardów. Dziękuję bardzo. Proszę. Znaczy to jest jak najbardziej słuszna uwaga. W tej chwili, jeżeli chodzi o autokary, na tych parkingach wewnętrznych bez większego problemu parkują. Zawsze jest pytanie o liczbę osób, które przyjadą i liczbę autokarów, które przyjadą w danym momencie. Nie zdarzyło nam się na razie, żeby było równolegle więcej chyba niż 7 autokarów i 7 się mieści, ale 7 autokarów to już jest naprawdę... Tak, ja wiem, dlatego mówię, że to jest też bardzo ważna rzecz, żeby... Tylko ten potencjał rozwoju parkingu na dole jeszcze jest. Ale parking dla samochodów osobowych, ten po drugiej stronie, który wypełnia się w niektóre niedziele całkowicie. To znaczy ja też mogę powiedzieć, że tutaj też ogromna praca jest wykonywana przez pracowników, którzy koordynują cały ruch na terenie parkingów i dzięki temu nie dochodzi do żadnych, scysje są bardzo szybko, że tak powiem, rozwiązywane i zażegnywane, chociaż zdarza się czasem rozstrzygać konflikt pomiędzy osobami siedzącymi w dwóch samochodach, których żaden nie chce wystąpić. I tak naprawdę to są bardzo trudne rzeczy emocjonalnie. Dziękuję bardzo. Proszę, czy jeszcze jakieś pytania? Proszę, pan radny Krzysztof Jakubiec. Ja mam, panie dyrektorze, takie pytanie w związku z tym, że bardzo dobrze się układa współpraca
z klubem golfowym, czy jest szansa, żeby zniknęła ta wątpliwa dekoracja w postaci spalonej kosiarki, która stoi na wjeździe na pole golfowe, która od miesiąca już tam stoi. Nie wiem, czy to ma być reklama, czy antyreklama tej firmy kosiarkowej, ale nie wygląda to za ciekawie. A wracając jeszcze na moment do parkingu, myślę, że pierwszy krok pan burmistrz zrobił, drogę przejął. W związku z tym uzgodnienia ze starostą już nie będą potrzebne. O ewentualnym zjeździe pan burmistrz będziemy decydować sam i myślę, że to zrobi. Dziękuję. Jeśli chodzi o kosiarkę, to myślę, że to jest takie nieodżałowane i stale opłakiwane dziecko przez władze stowarzyszenia. I jeszcze pewnie żałoba potrwa, myślę, że do około 2 tygodnie. Ponieważ nie wyobrażam sobie, że ta kosiarka zostanie, ale dlatego mówię, że nie więcej niż. Myślę, że tutaj jest to kwestia tego, że no zbliża się ta olimpiada młodzieży niepełnosprawnej, która bardzo mocno koncentruje pracę całego stowarzyszenia. No, rozmawiałem z panem prezesem. No, powiedział, że oczywiście to zniknie, natomiast w tej chwili jest to jeszcze, jakby to powiedzieć, rozmiękczacz serc tych osób, które zaprasza, żeby mu pomogły zakupić inną kosiarkę, która jest mu potrzebna, czy jest im potrzebna. No tak, ale nie wiadomo, kiedy ta się spali. Dlatego, że chyba chcą dwie naraz. Tak, tak, podejrzewam, że tak. Nie, ale to, znaczy pomijając jakby to, w oczywisty sposób ona musi zostać stamtąd ściągnięta i zgadzam się tu jak najbardziej. Proszę, pan radny Remigiusz-Kuś. Panu radnemu, dlaczego nie jest ściągnięta ta kosiarka? Ponieważ jest teren podmokły i nikt nie chce wjechać ciężkim sprzętem. Że dlatego między innymi stoi ta kosiarka na terenie śląskiego produktu. Ale ja rozmawiałem i jest oczywiście do 9 czerwca ten deadline, który jest związany z tym, że nikt jej nie chce tam w trakcie tych. Także ja dlatego mówię, jest to rzecz, którą mamy na uwadze. Dziękuję. Proszę, pan radny Józef Kurtycz. Pytanie do pana dyrektora, bo są mieszkańców takie, 3 plotki ogród botaniczny czasami nie dofinansowuje działalności pola golfowego. Jeżeli dofinansowuje, to proszę tutaj z tego miejsca powiedzieć w ogóle od początku istnienia pola golfowego, czy plotki ogród botaniczny przekazał choćby gotówkę polu golfowego? Nie. Nie przekazał. Proszę, pan burmistrz. Ja może dodam, że sprawa już była wyjaśniona na wniosek pani radnej Hajdu. Jest prokuratura przeprowadziła dochodzenie i stwierdziła, że nie była ani złotówka na ten cel przekazana. Byli wszyscy przesłuchiwani, ja byłem przesłuchiwany, pan dyrektor był przesłuchiwany, pan prezes pola golfowego. I po analizie wszelkich dokumentów, bez wszelkiej wątpliwości, sprawa jest zamknięta. A czy nadwyżki wpłynęły z pola golfowego? Proszę, pani radna Hajduk-Bies. Ja bardzo przepraszam, ale pani burmistrzu, proszę mi pokazać tą konkluzję prokuratury, w której jest napisane to, co pan powiedział, bo pan się po prostu po raz kolejny myli. I nie w tej sprawie była w ogóle kontrola. Nie w tej sprawie. Pan dobrze o tym wie i można publicznie taki zarzut albo taką rzecz powiedzieć. W ogóle nie były finanse sprawdzane. I muszę sprostować, po raz kolejny pan mówi, że na mój wniosek, a to nie było tak. Pan dokładnie o tym wie. Proszę, adwokat. Wszystko jest na stronie BIP-u. Można sobie dokładnie przeczytać każde zdanie, nawet. Mam nadzieję, że pan rozumie, który tak. No rozumiem. Proszę, czy jeszcze jakieś pytania w sprawie ogrodu botanicznego w tym punkcie? Proszę, pani przewodnicząca Wilkoszyńska. Ja już nie w sprawie pytań, bo wszystko zostało powiedziane. Zobaczyliśmy na komisji. Chciałam po prostu zwyczajnie podziękować za to, co tutaj się robi dla Mikołowa. To, że mamy taki ogród botaniczny,
to, że jest pole golfowe. Naprawdę, to tylko powinniśmy się z tego cieszyć. I w kierunku pana dyrektora, panów dyrektorów, serdeczne podziękowanie dla wszystkich, dla całej drużyny, która tutaj pracuje, za to, że mamy takie miejsce, za to, że Mikołów może się tym szczycić. I jeszcze jedno, każda złotówka, którą uchwalamy, uważam, że ona stokrotnie się opłaci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy w tym punkcie? Wpłynęły też do nas materiały, z którymi ze względu na terminy Państwo nie mogliście się zapoznać. To jest sprawozdanie z działalności statutowej w roku 2017 Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Ten dokument przekażę do Komisji Kultury i Sportu i tam proszę o zapoznanie się, analizę, ewentualnie jakieś pytania. Na pewno Pan Dyrektor chętnie odpowie. I również mamy drugi dokument, sprawozdanie finansowe Śląskiego Ogrodu Botanicznego za zeszły rok i je też skieruję i do Komisji Kultury, i do Komisji Budżetowej, także proszę się zapoznać i tutaj, jeżeli jakieś będą pytania, wątpliwości, to skierujemy wnioski z prośbą o wyjaśnienie. Jeżeli chodzi o, w takim razie, jeżeli nie ma więcej pytań, to punkt Śląski Ogród Botaniczny uważam za wyczerpany. Dziękujemy Panie Dyrektorze. Następnym podpunktem tego tematu wiodącego jest ochrona środowiska. Do Rady Miejskiej wpłynęły materiały dotyczące zadań wszystkich, które realizuje nasza gmina, jeżeli w tym zakresie. Było omawiane szczegółowo na Komisji do Spraw Ochrony Środowiska. Czy jakieś pytania, uwagi do tego materiału z Państwa strony? Nie widzę. Bardzo dziękuję Pani Naczelnik Winnicki za przygotowanie tych materiałów. Następny podpunkt tematu wiodącego: oświata, wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze zrealizowane przez żłobek miejski oraz niepubliczne placówki przedszkolne i opiekuńcze prowadzące działalność na terenie miasta. Do Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z zadań realizowanych przez nasz żłobek. Było omawiane na Komisji do Spraw Społecznych. Zapraszam do dyskusji. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Jest, proszę bardzo, Pani Radna Stanisława Hajduk-Bies. Jest związany oczywiście z tematem, o którym Pan Przewodniczący powiedział, a mianowicie słyszeliśmy niejednokrotnie na komisjach i na sesji zapewnienie, że w związku z wprowadzaną reformą żaden z nauczycieli nie straci pracy. Z moich informacji wynika, że jednak na czterech zwalnianych nauczycieli trzech nie dostało żadnej oferty pracy. I teraz mam takie pytanie, bo szkoły są, mamy problem z, w cudzysłowie, problem z przedszkolakami, tak? Mamy mniej miejsc w przedszkolach niż chętnych dzieci. Może by w szkołach, w związku z tym do tego dostosowanych, jakieś oddziały przedszkolne otworzyć. I wtedy byłaby praca i dla nauczycieli, i problem dzieci rozwiązanych. Czy w ogóle to jest możliwe zgodnie z... Jeżeli chodzi o grupy przedszkolne, to wiem, że w tym temacie coś się dzieje. Zapraszam do nas Panią Dyrektor Muszyńską. Bo wtedy byłoby to rozwiązanie, tak? Proszę tutaj do mikrofonu. Już będzie mikrofon. Proszę Pani Dyrektor. Jeżeli chodzi o zwalnianie nauczycieli, to powiem tak, robimy wszystko, żeby nikogo nie zwolnić. Natomiast jeśli chodzi o szkoły, faktycznie mamy w tej chwili taką sytuację, że nie ma jeszcze ósmej klasy, mamy trochę mniej tych roczników i może być problem. Poza tym w centrum miasta, jak Państwo wiedzą, zamiast dwóch szkół podstawowych mamy w tej chwili cztery, bo dotychczasowe gimnazja stały się szkołami podstawowymi. W związku z tym jest lekki nadmiar nauczycieli nauczania początkowego. Robimy wszystko, bo część z tych ludzi ma kwalifikacje również do przedszkoli. Nie wszyscy, ale część z nich tak. W związku z tym robimy wszystko, żeby tym ludziom pracę zapewnić. Na dzień dzisiejszy wiem, że na razie są trzy takie osoby w szkole podstawowej numer 5, ale nie skończyliśmy jeszcze weryfikacji, a w zasadzie dopiero zaczęłam, projektów organizacyjnych. I być może, że będą jeszcze potrzebni gdzieś nauczyciele i wtedy ich przeniesiemy.
tam, to jeszcze oni nie dostali jeszcze ani wypowiedzenia rozwiązania umowy o pracę, ani przeniesienia w stan nieczynny. To jest jeszcze sytuacja no, rozwojowa. Mam nadzieję, że uda się i naprawdę zrobimy wszystko jak zawsze, żeby ci ludzie mieli pracę. A odnośnie tych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, czy coś w tej kwestii? Nie, w tej chwili oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej nie będziemy tworzyć, natomiast decyzją pana burmistrza próbujemy rozwiązać sytuację w Bujakowie, bo tam była najtrudniejsza sytuacja i po prostu jeden z oddziałów przedszkolnych będzie zlokalizowany w szkole, oddział 6-letni. Natomiast nie będzie to taki typowy oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, bo on będzie organizacyjnie należał do przedszkola. Proszę to jest pan, bardzo blisko. Proszę pan burmistrz. Ja, żeby państwo mieli tak świadomość, jak to wygląda, a trudno wszystko przewidzieć, to myślę, że państwo też już zauważyli, że mikołowskie szkoły, a szczególnie sołeckie, za chwilę będą pękać w szwach, tak? To nie jest tak, że nagle jest w szkołach za dużo miejsca i możemy sobie robić oddziały przedszkolne. Nawet w dziesiątce, gdzie na drugim piętrze żłobka przez pewien czas były klasy pierwsze, są właściwie klasy pierwsze i chcielibyśmy powiększyć żłobek, to tam się nie da, bo w tej szkole za chwilę będzie tyle dzieci, że wszystkie sale, włącznie z tymi, które są zajęte, powiedzmy to, w dodatkowym piętrze żłobka, będą potrzebne, tak? Natomiast to, że myśmy powiedzieli, że nauczyciele nie będą zwalniani, to się staramy to robić, ale nawet związki nauczycieli, którzy liczą i patrzą, jak to z czasem wyjdzie przy tej reformie oświaty, wiedzą, że w najbliższych latach wielu nauczycieli straci pracę i to po rozmowie z dyrektorami mikołowskich szkół, gdzie się analizuje zatrudnienie, ilość oddziałów, z tego to wynika. Mikołów jest co prawda w takiej sytuacji, że się nie wyludnia, a wydaje się, że tych mieszkańców, choć się nie meldują, przybywa, bo rzeczywiście dzieci do szkół i przedszkoli idzie coraz więcej, więc w naszym mieście może być korzystniejsza sytuacja, że nauczyciele nie będą zwalniani lub nie będzie ich tylu zwalnianych, ale tego jakby dziś nie jesteśmy w stanie aż tak przewidzieć, bo się okazuje, że przez to, że nie ma obowiązku meldunkowego albo nie ma sankcji, jak się ktoś nie melduje tam, gdzie mieszka, my de facto nie wiemy, ile w danym roku tak naprawdę przyjdzie dzieci do szkół i przedszkoli i trudno cokolwiek przewidzieć. Tak? Więc to jest wszystko takie trochę wróżenie z fusów. Natomiast ogólnopolskie analizy tego, co się stanie w szkołach podstawowych, wskazują, że zwolnienia zdecydowanie per saldo muszą być, bo tak się rozkłada ilość klas i oddziałów. Dziękuję. Pani przewodnicząca Syryjczyk. Pracuję w szkole i przy wprowadzeniu reformy oświaty. Rząd wprowadzał oświatę. Ja tylko przypomnę, że pod gminę podlegają szkoły podstawowe i gimnazjalne. Szkoła podstawowa trwała 6 lat, gimnazjum 3 lata. Jest to 9 roczników. Przy wprowadzaniu reformy, jeżeli pani minister i rząd twierdził, że nie będzie zwolnień nauczycieli, przy wygaszeniu gimnazjów z 9 roczników jest 8, to już na logikę biorąc jest to nierealne. Pan burmistrz choćby stawał na rzęsach, on tych etatów nie stworzy. Więc każdy miał świadomość, że te zwolnienia będą. 2 lata do końca, jeżeli wygasną gimnazja, cały jeden rocznik odejdzie z naszych szkół. I mówię, jest nierealne, żeby tych etatów nauczyciele nie tracili. Więc ja nie rozumiem tutaj pani pytania, bo pytanie powinno być skierowane do pani minister, która i do rządu, którzy wprowadzali tą reformę. W tym roku niezwalnianie nauczycieli polegało na tym, że kuratorium taki odgórny przykaz dało nie przedłużania umów nauczycielom, nie wydawania nadgodzin i na tym polega fakt niezwalniania nauczycieli. To jest rok. Jeszcze są następne 2 lata, gdzie problem prędzej czy później pojawi się. Dziękuję. Proszę pani radna Stanisława Hajduk-Bies. Znaczy ja mam prawo nie znać oświadczeń pani minister, ale natomiast pamiętam dobrze oświadczenia i zapewnienia pana burmistrza i to jest dla mnie wiążące pani radna, to pierwsza rzecz. Natomiast moje pytanie wiązało się z propozycją, a mianowicie jeżeli w piątce zwalnianych jest 4 nauczycieli, jeden powiedzmy gdzieś tam ma zapewnienie i jeżeli szkoła jest przystosowana,
do przyjęcia dzieci przedszkolnych. I jeżeli my wiemy, że mamy nadwyżkę takich dzieci, chodzi o centrum, nie chodzi o sołectwa, to ja się pytam, dlaczego o tym nie pomyśleć? I w ten sposób uratować etaty. Teraz to jest sytuacja przejściowa, o czym pani mówi, bo my wiemy dobrze, że w tej chwili w Polsce już jest wyż. Czyli za kilka lat dzieci przybędzie. W podstawówce również, czyli etaty znowu będą potrzebne. To jest na ten moment przejściowy, chodzi o to, tak, żeby znaleźć wyjście. Proszę pan burmistrz. No to proszę pani Syryjczyk Słomska. Ja nie rozumiem, czy ten wyż jest aż tak duży, że on zapełni lukę po całym jednym roczniku, który odszedł z naszych szkół? Proszę pan burmistrz. Szanowni państwo, myślę, że dyskusja jest czysto akademicka. Jeżeli państwo mi powiecie, że mam w gminie tworzyć etaty, to ja dwa razy tylu urzędników zatrudnię, mogą to być nauczyciele. Możemy wymyślić trzy razy więcej etatów sprzątaczek, intendentów. Możemy namnożyć sobie etatów, ile państwo mi powiecie, żebym to zrobił. Natomiast jeżeli mamy gospodarować budżetem miasta rzetelnie, w oparciu o to, co jest potrzebne, a nie nakręcania ilości etatów, to będziemy tworzyć tyle etatów, ile będzie potrzebne w danych klasach, tak? Nawet często kuratorium sprawdza, czy my umyślnie nie tworzymy dodatkowych, naciąganych etatów, nie dzielimy oddziałów, żeby tych etatów nakręcić. Kontroluje nas Regionalna Izba Obrachunkowa. Słuchajcie, no chyba sami tworzymy razem budżet, wiemy, że to musi mieć ręce i nogi, a nie nakręcanie etatów. Ja powiedziałem, mówiąc o tym, że nie będzie zwolnień w tym roku, kiedy robiliśmy te wszystkie zmiany. Ja nie wiem, co będzie za rok, za dwa. Może rzeczywiście do Mikołowa, jako do miasta, które się zaludnia, sprowadzi się tyle rodziców z dziećmi, że jeszcze będziemy zatrudniać i rozbudowywać szkoły. Natomiast myślę, że Rada Miasta razem z burmistrzem zawsze będzie tworzyła etaty, które są potrzebne, a nie po to, żeby je tworzyć. Dziękuję. Proszę pani radna Katarzyna Siruga. Chcę tylko powiedzieć, że dzieci to nie są wory z piachem, które można upchnąć tylko dlatego, żeby dorośli mieli etaty. Nie można ich upchnąć tam, gdzie nie ma miejsca na to i gdzie miejsca są nieprzystosowane. To jest moja pierwsza uwaga. A druga uwaga, o której mówiliśmy, co prawda na komisji, ale ja to bardzo chcę podkreślić, bo to wzbudzało bardzo dużo niepokoju. Ja wiem, że pani Muszyńska już kiwa głową, ale chciałabym to bardzo podkreślić, żeby ten nabór do przedszkoli w przyszłym roku przebiegał płynnie i żeby jednak pomyśleć, jak to, żeby teraz już pomyśleć na przyszły rok, jak to rozwiązać, żeby nie wzbudzał tyle niepokoju. Słychać? Tak, słychać. W tym roku po raz pierwszy był nabór elektroniczny. Jak państwo wiedzą, było z tym trochę zamieszania, bo wszyscy eksperymentowaliśmy i rodzice, którzy popełniali błędy, i my, bo jeszcze tak jak rozmawialiśmy na komisji społecznej, będziemy myśleli o kolejnych kryteriach w przyszłym roku, żeby to usprawnić. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Tak płynnie przeszliśmy do sprawozdań dotyczących naszych szkół i Centrum Usług Wspólnych. Czy jeszcze jakieś pytania odnośnie żłobka mikołowskiego? Czy pani dyrektor jeszcze chciała nam coś przekazać oprócz tego, co w sprawozdaniach zawarte? Nie, no ja myślę, że tak. W październiku otrzymali państwo sprawozdanie dotyczące wyników sprawdzianu szósty klas i egzaminu gimnazjalnego, bo taki jest obowiązek, że do października muszą państwo dostać, więc wiecie, że w dalszym ciągu mamy dobre szkoły i te nasze wyniki są naprawdę fajne i to nie tylko w skali powiatu, ale również województwa i kraju. I mam nadzieję, że to się utrzyma. Znaczy szóstoklasiści już nie będą mieli sprawdzianu, ale myślę, że ósmoklasiści mogą się doprowadzić z czegoś. W każdym razie mamy dobrze funkcjonujące placówki szkolne. Nauczyciele są wykwalifikowani odpowiednio. W przedszkolach też mamy ciekawe programy. W tej chwili na wyjeździe z Erasmusa jest szkoła podstawowa numer 8. Kończy się projekt SOWA, który do końca czerwca trwa, czyli szkoła otwarta na wiedzę, w ramach której są i zajęcia, i dokupywane były pomoce dydaktyczne. Myślę, że po prostu jeśli idzie o oświatę, to możecie państwo po tej swojej kadencji być spokojni, że zrobiliście państwo sporo i szkoły i przedszkola funkcjonują naprawdę dobrze. Bardzo dziękuję. Dziękuję za dostarczenie tych sprawozdań i pani dyrektor Muszyńskiej, i pani dyrektor Moczko. Uważam, że punkt 8 został wyczerpany. Ogłaszam 10 minut przerwy.
Kierowca. Mamy kworum, także wznawiamy obrady po przerwie. Punkt 9. Podjęcie uchwał w sprawie nadruku numer 1, numer rejestrowy 67/2018, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Projekt uchwały był omawiany na komisji społecznej, mamy opinię pozytywną jednogłośnie, na komisji sportu mamy również opinię pozytywną jednogłośnie, na komisji miejskiej opinia pozytywna, 7 radnych za, 1 wstrzymał się od głosu, na komisji budżetowej również opinia pozytywna, 6 radnych za, 2 wstrzymało się od głosu. Czy jakieś uwagi, pytania? Proszę bardzo, pani skarbnik. Szanowni Państwo, w uzasadnieniu na stronie pierwszej, z racji tego, że no dla mnie finanse są zawsze panem, a dochody szczególnie, ale tu chodziło o plan, bardzo bym prosiła, żeby na pierwszej stronie, jak będziecie Państwo czytali uzasadnienie, to nie ma pan dochodów, tylko plan, l zjadłam. Więc prosiłabym o przejrzenie i w każdym miejscu, to jest tylko dotyczy tej jednej strony na pierwszej, natomiast plan jest pan. Dobrze. Dziękuję. Takie literówki poprawimy, to są sprawy oczywiste. Czy jakieś pytania, uwagi do tego porządku obrad? Przepraszam, projektu uchwały. Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały na druku numer 1 wraz z zgłoszonymi autopoprawkami przez panią skarbnik? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Zero. Kto wstrzymał się od głosu? 3 osoby. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy większością głosów. Na druku numer 2, numer rejestrowy 68/2018, projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028. Projekt był omawiany na komisji budżetowej. Mamy opinię pozytywną, 6 radnych za, 2 wstrzymało się od głosu. Czy jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały na druku numer 2? Proszę o podniesienie ręki. 4. Kto jest przeciw? 0. Kto wstrzymał się od głosu? 3 osoby. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy większością głosów. Na druku numer 3, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu. Chodzi o kwotę 2400 zł na współfinansowanie organizacji wyjazdu śródrocznego dzieci zespołu szkół nr 2 specjalnych w Mikołowie. Projekt uchwały był omawiany na Komisji do Spraw Społecznych i Budżetowej. Mamy opinie jednogłośnie pozytywne. Czy jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały na druku numer 3? Proszę o podniesienie ręki. 7. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy większością głosów. Na druku numer 3a, projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, druk 65/2018. Projekt uchwały był omawiany na komisji budżetowej, mamy opinię pozytywną, 4 radnych za, 1 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Oddaję głos pani mecenas, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, w podstawie prawnej zachodzi konieczność wprowadzenia kosmetycznej zmiany przy ustawie o obligacjach. Zmiana wynika z tego, że pojawił się nowy tekst jednolity ustawy, a więc w miejscu, gdzie w chwili obecnej jest wpisany Dziennik Ustaw 2015 rok, proszę wpisać 2018. Zmienia się też pozycja z 238 na 483.
Dziennik Ustaw 2018 rok, pozycja 483. Dziękuję. Czy jakieś pytania, uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały na druku 3A? Proszę o podniesienie ręki. 3 osoby. Kto jest przeciw? 0. Kto wstrzymał się od głosu? 5 osób. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy większością głosów. Na druku numer 4 projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy Słonecznej, numer rejestrowy 56/2018. Projekt uchwały był omawiany na Komisji Rozwoju Miasta. Mamy opinię pozytywną, 4 radnych za, 1 wstrzymał się od głosu. Czy jakieś pytania, uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały na druku numer 4? Proszę o podniesienie ręki. 8. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie. Na druku numer 5, numer rejestrowy 63/2018, projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Śmiłowice. Projekt był omawiany na Komisji Statutowej. Mamy opinię jednogłośnie pozytywną z wnioskiem o dopisanie na końcu paragrafu 18 ustępu 1 następującej treści. Sporządzonego na 14 dni spisu wyborców. Spis wyborców sporządza się według miejsca zamieszkania wyborców najpóźniej 14 dni przed dniem wyborów. Ten tekst, który przeczytałem, tutaj pan burmistrz zaproponuje autopoprawkę. Na wniosek komisji odbiega on od wniosku komisji, ale to jest z takich przyczyn prawnych, jeżeli chodzi o po prostu słownictwo. I teraz przeczytam państwu wynik konsultacji społecznych. Wpłynęła tylko jedna uwaga. Tutaj ja ją odczytam. Popieram wyłączenie z sołectwa Śmiłowice Goja, jednocześnie sugerując wyłączenie z jego obszaru Rety Śmiłowickiej. Swoją propozycję uzasadniam tym, że Reta Śmiłowicka odstaje od reszty Śmiłowic, a morfologicznie bardziej pasuje do obszaru tzw. Rety Mikołowskiej. Możliwość przedłużenia: ulica Skalna, Zielona, Brzozowa, Jasna, Przyjaźni do Rety Śmiłowickiej. Reta Śmiłowicka posiada również wspólną linię autobusową J. Istnieje również możliwość utworzenia szkół dla obu obszarów wspólnym dojściem z dala od dróg o dużym natężeniu ruchu, jak DK44, ponieważ Śmiłowice charakteryzuje jedna główna droga, przecinając je na pół, a Reta Śmiłowicka do tego nie pasuje. Ponadto sugeruje wyłączenie z obszaru Śmiłowic obszarów w okolicy Doliny Jamny, Stargańca, ulicy Owsianej w Katowicach i przypięcie ich do dzielnicy Kamionka z uwagi na istniejące kojarzenie tych rejonów z Kamionką, a nie Śmiłowicami. Sugeruję również wyłączenie fragmentów terenu przy ulicy Łącznej po prawej stronie i przypięcie ich do Mokrego. Tutaj nie zostało to zaakceptowane przez komisję. Ten wniosek komisji, który odczytałem o dopisanie w paragrafie 18 po ustępie 1 tej treści, to jest właśnie też wniosek z konsultacji społecznych i będzie on przy każdym statucie dopisywany, jeżeli oczywiście Państwo wyrazicie na to zgodę. Proszę bardzo, czy jakieś pytania, uwagi do tego projektu uchwały? Jeszcze raz odczytam tą autopoprawkę. Odnośnie pokłosiem wniosku komisji. To może pani mecenas proszę przeczytać. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, w paragrafie 18 ustępie 1 dodaje się jeszcze jedno zdanie w ustępie 1 o następującej treści. Spis wyborców sporządza się według miejsca zamieszkania wyborców najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Czy wszystko jasne dla Państwa odnośnie tej autopoprawki? Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały na druku numer 5 wraz z prowadzoną autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki. 8. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie.
na druku numer 6, numer rejestrowy 60/2018, projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Bujaków. Był omawiany na komisji statutowej, mamy opinię jednogłośnie pozytywną i mamy taki sam wniosek komisji dotyczący paragrafu 18. Wynik konsultacji społecznych. Mieszkańcy nie przekazali żadnych uwag do projektu statutu Bujakowa. Czy jakieś pytania, uwagi do tego projektu uchwały? Czy życzycie Państwo sobie odczytać znowu tą autopoprawkę? To jest taka sama jak w poprzednim statucie, dotyczy paragrafu 18 ustępu 1. Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały na druku numer 6 wraz z wprowadzoną autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki. 8. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie. Na druku numer 7, numer rejestrowy 61/2018, projekt uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Mokre. Projekt był omawiany na komisji statutowej. Mamy opinię jednogłośnie pozytywną, również z tym wnioskiem dotyczącym paragrafu 18. Mamy wynik konsultacji społecznych. Wpłynęły dwa prawidłowe formularze i tutaj mamy wnioski. Mieszkańcy przekazali następujące uwagi. Pisownia jest autentyczna. Popieram wyłączenie z sołectwa Mokrego obszaru Goja, sugerując wyłączenie jeszcze fragmentu z obszaru Mokrym, tak aby sołectwo rozpoczynało się ulicą Łączną, a nie ulicą Gliwicką. W związku z tym sugeruję dołączenie fragmentu proponowanych Śmiłowic po prawej stronie ulicy Łącznej od ulicy Gliwickiej do obszaru sołectwa Mokre. Opinie do projektu statutu sołectwa Mokrego dotyczyły paragrafu 9, 13, 16, 18. Tutaj nie będę tego czytał, bo to jest dosyć obszerne. Mieliście to Państwo w materiałach. Komisja się nad tym również pochylała. I te uwagi nie zostały przyjęte przez komisję. Czy jakieś pytania, uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały na druku numer 7 wraz z wniesioną autopoprawką dotyczącą paragrafu 18? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie. Na druku numer 8, numer rejestrowy 62/2018, projekt uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Paniowy. Projekt był omawiany na komisji statutowej. Mamy opinię jednogłośnie pozytywną, również z wnioskiem dotyczącym paragrafu 18. Mamy wynik konsultacji społecznych. Mieszkańcy nie przekazali żadnych uwag do projektu statutu Paniowy. Czy jakieś pytania, uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały na druku numer 8 wraz z wprowadzoną autopoprawką dotyczącą paragrafu 18? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie. Dwie minuty przerwy, bo musimy coś skonsultować z panią mecenas. Proszę nie wstawać od stołu, to zaraz zaczniemy. Wznawiamy obrady po przerwie.
na druku numer 9, numer rejestrowy 59/2018, projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Borowa Wieś. Projekt był omawiany na komisji statutowej, mamy opinię jednogłośnie pozytywną, również z tym wnioskiem dotyczącym paragrafu 18. Wynik konsultacji społecznych, nie wpłynęły żadne uwagi do projektu statutu. Czy jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. W takim razie kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały na druku numer 9 wraz z wprowadzoną autopoprawką dotyczącą paragrafu 18? Proszę o podniesienie ręki. 8 osób. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie. Na druku numer 10, projekt numer rejestrowy 64/2018, projekt w sprawie dopłat do 1 metra sześciennego wody i 1 metra sześciennego odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Mikołów. Projekt uchwały był omawiany na komisji miejskiej, mamy opinię jednogłośnie pozytywną. I również był omawiany na komisji budżetowej, mamy opinię pozytywną, 7 radnych za, 1 wstrzymał się od głosu. Proszę, oddaję głos projektodawcy uchwały, proszę. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie autopoprawki, którą treść przekaże pan naczelnik Stokłosu. Proszę panie naczelniku, zapraszam do mikrofonu. Dodam tylko, że wszyscy Państwo otrzymaliście ten tekst poprawiony. Proszę Pani Radna Świerkot. Dobrze. Dobrze, proszę Pan Naczelnik. Szanowni Państwo Radni, prosiłbym w ramach autopoprawki o skorygowanie błędu, o którym powiedziała wcześniej Pani Radna, tak, oczywiście jest to omyłka nasza, natomiast względem tej uchwały, którą Państwo dostali, różnica w stawkach, jeżeli chodzi o tą kwotę pierwszą, powinna być złoty 42, a nie tak jak tam u Państwa jest w oryginale, tak. I druga kwota to jest 5,53. Prosiłbym o poprawkę w ramach autopoprawki. Jeszcze raz powtórzę, właściwe kwoty to jest złoty 42, jeżeli mówimy o grupie taryfowej W1, W1A oraz druga K1 i K1A w kwocie 5,53, to są właściwe kwoty. I oczywiście, tak, tak, i oczywiście proszę o uzupełnienie paragrafu 5, gdzie mamy traci moc uchwała numer Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 lutego w sprawie dopłat do 1 metra sześciennego wody, 1 metra odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów. Druga. I w paragrafie trzecim punkt pierwszy. Rozliczenie całości przekazanych dopłat nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2019. To ma być ustęp drugi. Tak, ustęp drugi. A dopłata? Paragraf drugi. Dopłaty wymienione w paragrafie pierwszym obowiązywać będą w okresie od 23 maja do 31.12.2018. W paragrafie trzecim będzie ustęp pierwszy. Tak. Tak. Proszę bardzo, pan radny Krzysztof Rogalski. Mam pytanie, skąd wzięła się tak duża różnica na komisji miejskiej i komisji budżetowej? Mówiliśmy o korekcie jednogroszowej. Szanowni Państwo, ja na komisji budżetowej i miejskiej faktycznie powiedziałem, że tam będą drobne korekty, które wynikają z rozliczenia VAT-u. Natomiast dopiero w dniu dzisiejszym zauważyliśmy, że to, co ja Państwu ustnie przekazywałem na komisji miejskiej, tak, czyli to, że w ramach oszczędności 42 groszy dzielimy tą kwotę na 30 groszy oszczędności w stosunku
do dopłat, które gmina przekazuje spółce miejskiej Zimowi oraz 12 groszy, które w podziale 6 groszy za wodę, 6 groszy za ścieki są oszczędnością taką bezpośrednią mieszkańców, bo tamta też jest oszczędnością, ale załóżmy, że pośrednią. Natomiast błędnie w projekcie poprzednim uchwały, który Państwo mieli, tym pierwotnym, było to zrobione na odwrót, czyli 30 groszy dla mieszkańców, 12 dla budżetu, tak bardzo oczywiście kolokwialnie to nazywam. Stąd też zgodnie z naszą pierwotną wersją i zamysłem i to, co ja Państwu przekazywałem na trzech komisjach, czyli miejskiej, rozwoju i wczoraj na budżetowej, dzisiaj to poprawiliśmy, jest to w tej poprawionej wersji tej uchwały. Czyli powtórzę jeszcze raz, idea jest taka, że mamy 42 groszy oszczędności w stosunku do taryfy, którą zatwierdziły nam Wody Miejskie, Wody Polskie, a właściwie nie nam, tylko Zimowi. I z tych 42 groszy oszczędności 30 jest dla budżetu, 12 dla mieszkańców. I to są te stawki, które Państwo dzisiaj macie. Za błąd przepraszam. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa radnych? Ja, żeby tak usystematyzować, to powtórzę jeszcze te autopoprawki zgłaszane. Proszę też o sprawdzanie mnie. W paragrafie pierwszym zmieniamy kwotę ze złoty 80 na złoty 42 i z 5 złotych 33 groszy na 5 złoty 53 grosze. W paragrafie drugim zmieniamy datę. Zamiast od 11 czerwiec 2018 mamy od 23 maja 2018. W paragrafie trzecim, zaraz po numerze 3, dodajemy ustęp pierwszy, czyli 1 przed słowem dopłaty i zmieniamy numer ustępu pierwszego rozliczenie całości na ustęp 2 i dodajemy po paragrafie czwartym paragraf 5. O treści: traci moc uchwała nr 39 przez 741 2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie dopłat do 1 metra sześciennego wody i 1 metra sześciennego odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów, i w starej uchwale paragraf 5 staje się 6. Czy wszystko jasne? Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały na druku nr 10 wraz z wniesionymi autopoprawkami? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie. Punkt 9 wyczerpany. Punkt 10. Informacje przewodniczącego Rady Miejskiej. 25 kwietnia wpłynęło zarządzenie burmistrza Mikołowa w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok. Przekazałem do rozpatrzenia według właściwości. 26 kwietnia wpłynęła ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok. 7 maja wpłynęło sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2017 rok. 8 maja wpłynęła skarga na pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którą przekazałem do rozpatrzenia według właściwości. Wpłynęła również odpowiedź burmistrza miasta na wniosek radnego Krzysztofa Jakubca dotyczącego interwencyjnego odstrzału dzików. 11 maja wpłynęły pisma starosty dotyczące zrzeczenia się odszkodowań przez Skarb Państwa za grunty przyjęte na rzecz naszej gminy. Chodzi tam o centrum przesiadkowe. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, możecie się zapoznać z tym. 11 maja wpłynęła odpowiedź Państwowej Komisji Wyborczej na nasz wniosek z prośbą o przeniesienie nas z powrotem do właściwości tutaj komisarza wyborczego w Katowicach. Jest odpowiedź odmowna. I 21 maja wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego.
Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział Cywilny Odwoławczy i dotyczy ona sprawy służebności gruntowej tej drogi dotyczącej Białego Domku. Po rozpoznaniu 23 kwietnia 2018 roku w Katowicach na rozprawie sprawy wniosku Talgo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Talco, spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie przy udziale gminy Mikołów i Mifama Opa Carbo, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołowie, o ustanowienie służebności drogi koniecznej na skutek apelacji uczestnika gminy Mikołów od postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 17 sierpnia 2016 roku. Postanawia zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie pierwszym w ten sposób, że wniosek oddalić, w punkcie trzecim poprzez jego uchylenie, w punkcie czwartym w ten sposób, że zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestników postępowania gminy Mikołów i Mifama Opa Carbo, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołowie, kwoty po 240 zł tytułem kosztów postępowania, w pozostałym zakresie apelację odrzucić, zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestnika gminy Mikołów kwotę 440 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Czyli można z tego wywnioskować, że jest to po myśli Rady Miejskiej, że jednak warto walczyć, domagać się swoich praw i prosiłbym o parę słów wyjaśnienia, bo tu mamy samą sentencję. Proszę pana burmistrza, jak dalej zamierza też prowadzić tą sprawę, jakie są plany, jak to będzie wyglądać. Proszę panie burmistrzu. Szanowni państwo, to żeby tu cokolwiek powiedzieć, to musimy poczekać na uzasadnienie sądu. Na razie tylko wiemy tyle, ile pan przewodniczący przeczytał. Firmie Talco przysługuje kasacja, może ponownie wystąpić w tej sprawie. Ja uważam, że mamy lepsze teraz warunki negocjacyjne, żeby czy drogi, czy skrzyżowania, czy rozwiązania układu w tamtym miejscu rozwiązywać, bo no chyba nikt nie uważa, że sprawa się całkowicie zakończy, że firma nie ma dojazdu do zakupionego terenu. Także pod tym względem jesteśmy do przodu. Zobaczymy, co z firmą Talco uda się dalej ustalić. Myślę, że jak przyjdzie konkretne uzasadnienie, to będziemy widzieli, jakie rzeczywiście mamy szanse, żeby ani się kasacja nie ostała, ani firma ponownie nie wnosiła. Bardzo dziękuję. Jeżeli tylko pan dostanie, panie burmistrzu, uzasadnienie, prosimy przekazać nam do wiadomości. Informuję, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe za 2017 rok w terminie i wpłynęło jeszcze pismo do rady przez pana burmistrza z Ruchu Autonomii Śląska z prośbą o włączenie się po raz kolejny do inicjatywy Dzień Śląski Fajny. Akcja polega na wywieszeniu w przestrzeni publicznych żółto-niebieskich flag Górnego Śląska. W ostatnich latach przyjęto praktykę, iż najbardziej odpowiednim ku temu terminem jest 15 lipca, rocznica uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Statutu Organicznego Województwa Śląskiego z 20 roku. Ustawą tą o randze konstytucji przyznano naszemu regionowi autonomię, która przyczyniła się do jego gospodarczej i społecznej prosperity w okresie międzywojennym. Chcę podkreślić, że włączenie się do akcji nie będzie rodziło żadnych skutków finansowych po stronie gminy. Nasze stowarzyszenie dostarczy odpowiednią liczbę flag w ustalonym terminie. Proponujemy, aby zawisły one w centralnej części Mikołowa, na przykład na rynku w dniach od 14 do 16 lipca bieżącego roku. W zeszłym roku inicjatywę wsparły samorządy Chorzowa, Katowic, Siemianowic Śląskich czy Kobiura, a także cały nasz powiat. W tym roku do akcji przystąpią kolejne gminy. Ufam, że wraz z radnymi przychyli się pan po raz kolejny do tej pięknej inicjatywy, a Mikołów znajdzie się w gronie tych miejscowości, które są dumne z górnośląskiej symboliki i historii. Z wyrazami szacunku Klaudia Mechlich, wiceprzewodnicząca zarządu koła terenowego Ruchu Autonomii Śląska w powiecie mikołowskim. Jakie jest państwa zdanie na ten temat? Jeżeli nie będę widział głosów przeciwnych, to uważam się, że tu pan burmistrz ma zielone światło. Przepraszam, Dzień Śląskiej Fany, źle odczytałem. Nie widzę głosów przeciwnych, także uważam, że rada przychyla się.
Punkt 10 wyczerpany. Punkt 11. Informacje burmistrza Mikołowa. Dziękuję. Przekazuję panu przewodniczącemu wykonanie uchwał. Mogę powiedzieć, że z wyniku tych wszystkich wyjaśnień prawnych, które państwu też zamieszczałem i przekazywałem, jesteśmy ze starostą coraz bliżej odstrzału redukcyjnego dzików. Wszystkie informacje, które między sesjami miały miejsce, przekazałem państwu i są zamieszczone w BIP-ie. Zachęcam do przeczytania. A także zapraszam państwa jutro na godzinę 17 do Domu Kultury na spotkanie z mieszkańcami Gniotka w sprawie planu zmiany planu zagospodarowania. Jest to spotkanie, o które wnioskowali mieszkańcy, gdy się z nimi spotkałem na ulicy Pileckiego. Rozmawialiśmy, że mieszkańcy by chcieli niektóre kwestie, które poruszaliśmy w piśmie, wyjaśnić i wysłuchać osobiście, móc zadać pytania, więc przede wszystkim by spełnić tą prośbę mieszkańców, a także wyjaśnić inne kwestie, o których rozmawialiśmy w gronie radnych, tam przekazać. Także serdecznie zapraszam. Jutro 17, Dom Kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wolne głosy i wnioski. Proszę bardzo, pani radna Danuta Radka. Panie burmistrzu, nie pisałam interpelacji, ale pozwoliłam sobie dość dokładnie po prostu opisać sytuację. To znaczy w imieniu mieszkańców oczywiście występuję z prośbą do Urzędu Miasta, by wystąpił do wykonawcy przebudowy drogi przy ulicy Dziędziela, by przyspieszył tempo robót w związku z niebezpieczeństwem, jakie pojawiło się na tej drodze. Obecnie ulica Dziędziela jest drogą jednokierunkową. Wyłączono jeden pas ruchu i została wybrana z niego ziemia na głębokość około pół metra. Więc jedyny pas ruchu to ten, po którym poruszają się piesi, samochody ciężarowe i osobowe. Więc droga jest bardzo, bardzo niebezpieczna. Jest na tyle wąska, że po prostu kiedy należy ustąpić miejsca, to naprawdę ludzie wchodzą do rowu. Obecnie ten ruch na jakiejś tam wysokości, bodajże o ulicy Konopnickiej i wyżej, jest pogłębiany, więc generalnie nie ma gdzie uciec. Pomimo to, że ulica Dziędziela jest ulicą jednokierunkową, niełatwo jest tam skręcić z ulic Zielonej, Brzozowej, Jasnej i Przyjaźni, Konopnickiej. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy próbuje się skręcić, jest obawa, że wpadnie się w ten dół półmetrowy wybranej drogi. W związku z tym mnóstwo mieszkańców wybiera drogę przez ulicę Zieloną do góry. Ewentualnie osoby, które, czy kierowcy, którzy chcieliby się poruszać, znaczy dojechać do Auchan, Decathlonu i Leroy, korzystają właśnie z drogi Reta i z drogi Zielonej. Droga Zielona jest, powiem tak, w bardzo złym stanie, bo to, co zostało zrobione 2 miesiące temu, może nawet niecały, spowodowało, że po prostu no, droga nadaje się od zaraz do po prostu remontu. Teraz trzeba zdać sobie jeszcze sprawę z jednej rzeczy, że na ulicy Zielonej będzie budowane boisko, więc wjadą tam koparki, ciężarowe samochody. Na ulicy Zielonej jest również kościół, mnóstwo ludzi przemieszcza się tam rowerami, czy nawet na piechotę. Poza tym jest taka obawa, ponieważ za miesiąc mamy wakacje, że po prostu dzieci nie będą bezpieczne na tych drogach. Ulica Reta, którą się przemieszczają, na obrzeżach, bo jest tam taka wylewka asfaltowa, po prostu są tak ogromne dziury, że dwa samochody, które muszą się wyminąć, no, muszą wjechać w te dziury. Więc trzeba to tam naprawdę jak najszybciej wyrównać, bynajmniej na tyle, żeby było bezpiecznie. Co jeszcze tutaj, jeszcze sobie coś zapisałam. To znaczy tak, bo tu jeszcze muszę uzmysłowić, że ponieważ ten ruch, ten jest, znaczy mamy ten jeden kierunek i w ogóle nam się zmieniły kierunki jazdy po całej Redzie, to 80% tych samochodów właśnie jeździ tą Zieloną. Poza tym jeszcze jest taka niebezpieczna sytuacja, ponieważ niestety nie wszyscy kierowcy stosują się do przepisów, to znaczy
z każdej z tych ulic, o które wymieniłam, jest nakazujący skręt w lewo. Jednakże wielu kierowców no, po prostu ryzykuje i jedzie pod prąd. Również znajdują się tam rowerzyści. Dlatego taka prośba, by służby policyjne, by jakoś no, sprawić, żeby one tam częściej stały, wyłapując tych niebezpiecznych no, kierowców, prawda? Bo no, niestety nie jest tam dobrze. Także panie burmistrzu, bardzo byśmy prosili, żeby coś w tym kierunku zrobić. Na pewno ulica Zielona jest do remontu. Dziękuję bardzo. Proszę panie burmistrzu. Ja tutaj potwierdzam, ja tak uważam ze swojej obserwacji, że największym zagrożeniem jest ten głęboki wykop, bo w niektórych miejscach on jest o wiele niżej niż pół metra, że nawet nie widać tych słupków oznaczających i rzeczywiście w nocy ktoś może tam wpaść. Wiemy, że ten harmonogram firma ma, toczy się to wszystko zgodnie z prawem, z procedurami, ale powinni w jakiś sposób to zabezpieczyć. I tu jest prośba o taką interwencję, żeby to było zabezpieczone, czy czasowo zasypane czymś, żeby tam nie było takiego właśnie zagrożenia. Najgorzej tam jest właśnie przy ulicy Zielonej koło kościoła, tam jest tak głęboko. Panie Przewodniczący, właśnie tu chodzi o to, żeby te miejsca, gdzie są te ulice Brzozowa, Jasna, Zielona, żeby tam, gdzie kierowcy chcieliby skręcić, żeby te miejsca były zabezpieczone, żeby tam ewentualnie było to bardziej widoczne, bo jak na razie to no, naprawdę strach jeździć. Dziękuję bardzo. Proszę, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Proszę, pani radna Stanisława Hajduk-Bies. Ja chciałabym wrócić do sytuacji z sesji bodajże marcowej, kiedy pan burmistrz publicznie zarzucił naszej koleżance radnej kłamstwo i upublicznił pismo procesowe, skargę, którą mieszkańcy złożyli. I mam pytanie do pani mecenas, bo kwestię zarzutu kłamstwa jak gdyby zostawiam pani radnej. Co z tym zrobi? Natomiast pani mecenas, czy czasem nie doszło do naruszenia prawa? Ponieważ pan burmistrz upublicznił skargę, w zasadzie skargę możemy potraktować jako pismo procesowe, złożone do konkretnego organu, do komisarza wyborczego. Podpisani byli mieszkańcy. Ta skarga miała wywołać pewne skutki procesowe, zresztą wywołała. I teraz ja nie znam przypadku, żeby osoba postronna, bo to nie było pismo do burmistrza, to nie był list otwarty, to było pismo procesowe. To pismo zostało z komentarzem złożone radnym, osobom całkowicie postronnym. Jeszcze z komentarzem, że naruszono czyjeś tam dobro. Chciałabym, żeby pani jednoznacznie się powiedziała, czy czasem nie doszło do naruszenia prawa. Proszę pani mecenas. Znając całości materiału dowodowego, jaki jest zgromadzony w sprawie, niestety nie mogę się jednoznacznie wypowiedzieć, natomiast mogę jednoznacznie stwierdzić, że jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, no to w tym momencie wniosek taki składa się do właściwej instytucji i ona bada, czy rzeczywiście czyn zabroniony został popełniony, czy też nie. Ja myślę, że dla uściślenia przekażę pani mecenas te materiały tutaj razem z panią radną i wtedy ewentualnie pani mecenas będzie mogła jakąś opinię w tej sprawie przekazać nam, bo teraz trudno rozmawiać o tym, bo pani mecenas nie zna tych dokumentów wszystkich. Dobrze. Czy jeszcze jakieś wolne głosy i wnioski? Proszę, pan radny Henryk Czych. Chciałbym się tylko jakby wstawić za tymi mieszkańcami ulicy Wschodniej, której obiecano tam wyasfaltowanie tego kawałka tej ulicy, żeby jednak wziąć to pod uwagę. To jest gdzieś schowane, tego nie widać, jak tutaj w centrum dużo rzeczy się robi, żeby jednak wziąć pod uwagę to, że to miałem niedawno tą interpelację, jednak były przyznane środki na to, żeby to jednak wziąć pod uwagę w imieniu. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś głosy? Proszę pani radna Radka. Do ulicy Dziędziela, to znaczy, bo zapomniałam. Chodzi o to, żeby, ja tak myślę, wartało wyłączyć ruch samochodów ciężarowych z ulicy Dziędziela, za wyjątkiem tych samochodów ciężarowych, które no, miałyby służyć tej przebudowie tej drogi. Dlatego, że jeżeli na tym wąskim pasie idzie człowiek, nieraz matka, jedzie ciężarowy samochód, proszę mi wierzyć, nie ma gdzie wejść na cokolwiek, rów zostaje. Także wydaje mi się, że inne ulice mogą na ten czas posłużyć, nie wiem, na dowóz czegokolwiek, ale
uważam, że na ten czas przebudowy tej drogi należałoby wyłączyć jednak te samochody ciężarowe, które się pojawiają tam każdego dnia. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś wolne głosy i wnioski? Nie widzę. Bardzo Państwu dziękuję za udział w sesji, wszystkim osobom, które przybyły tu oprócz Rady Miejskiej. W związku z tym, że dzisiaj na sesji mieliśmy taki uroczysty punkt posadzenia tego drzewa kadencji, wszystkich obecnych tutaj na sali po zakończeniu sesji zapraszam na skromny, ciepły posiłek. Zamykam sesję Rady Miejskiej.